United Television Network. Panie i panowie, przemawiając do was dzisiaj, moje słowa tłumaczone są na większość podstawowych języków. Dzisiaj rano ONZ odbyła sesję. Powstała organizacja reprezentowana tym symbolem. Zjednoczyć. Imperium Organizacji Narodów. Imperium posiada całkowitą władzę. Tak długo, jak długo wymagać tego będzie stan zagrożenia. Do tej pory nie wydano opinii stwierdzającej rodzaj zagrożenia. Organizacja stara się zlikwidować stan paniki i strachu. Imperium posiada przywódców z 10 mocarstw. Utworzono 6 komisji, w skład której wchodzi 6 członków. Możecie być pewni, że Imperium przejmuje pełną kontrolę nad sytuacją. Będziemy reprezentować wasze uczucia i potrzeby. Z powodu tego zagrożenia dla całej naszej planety utworzono Imperium. Każdy z członków komisji chce zapewnić swoich obywateli, że jak tylko minie stan zagrożenia, powrócimy do samostanowienia. Przywódcy UNITE zapewniają, nie są starszym bratem. Imperium wzywa do całkowitego poparcia. Imperium inicjuje znak tożsamości. Imperium w żaden sposób nie chce wkraczać w prawa każdego obywatela. Jest to zwykła konieczność. Każdy z nas musi zrozumieć UNITE. Musimy wspierać jego rozwój oraz strategię. Przed tym zagrożeniem skakaliśmy sobie do gardła. Niech jedność będzie pozytywnym wynikiem naszego wspólnego dylematu. Zgłoście się dzisiaj do swych lokalnych centrów identyfikacyjnych UNITE. Okażcie się prawdziwymi obywatelami świata. Nazwisko? Ruth Matney. Adres? 7110 Oliver Smith. Strefa 25. Na dłoni czy na czole? Czy to się zmyje? Nie, to stały znak. Na dłoni. Nie boję się być dobrym obywatelem. Nazwisko? Ernie Gebhardt. Adres 1334 East Oak Park. Strefa 50. Tylko dla obywateli.
Można przypuszczać, że ci, którzy są przeciwni identyfikacji, działają przeciw ideom i celom Imperium. Może nawet działają wspólnie z siłami, które spowodowały stan zagrożenia. W związku z tym nasi przywódcy oświadczyli, że mając na uwadze bezpieczeństwo, wszyscy, którzy nie posiadają znaku UNITE, zostaną aresztowani. Imperium ma nadzieję, że wszyscy obywatele... O Boże, dlaczego tego nie zrobiłam? Stało się dokładnie tak, jak myślałam. Dzisiaj będziecie zabici, ale to nie musi się stać. Według prawa nie macie prawa zobaczyć następnego poranku, ale mam dobrą nowinę dla was. Nasz wspaniały brat Krzysztof jest taki zainteresowany waszą dobrocią, że on dał wam drogę do wyjścia. Wszystko, co musicie zrobić, to tylko wstać z waszego miejsca, przyjść naprzód i otrzymać swoje znamie. To jest bezbolesne, ta karta kredytowa, którą używacie. Niewidoczne. Nie musicie umrzeć. Brat Krzysztof nie chce, abyście umarli. Wszystko, co musicie zrobić, jest wstać, przyjść naprzód i otrzymać znamie. Damy wam znamie na rękę albo na czoło. Czy jest ktokolwiek tutaj, kto chciałby wrócić do swojego drogiego męża czy córki, którzy na pewno bardzo proszą się o wasz los? Podnieście swoją rękę, przyjdźcie. Nie martwcie się o tym, co ta osoba, która koło was siedzi, mówi. To może być najważniejsza decyzja w waszym życiu. Uczyńcie to teraz, zanim będzie za późno. Dla tych z was, którzy nie chcą przyjąć łaski brata Krzysztofa, wasze imiona będą wyzywane w liczbach grupach czteroosobowych. Zostaniecie zaprowadzeni do miejsca egzekucji i tam otrzymacie ostatnią szansę, aby przyjąć znamie i wrócić do społeczności, do społeczeństwa. Garth William D. Wyczytuję imiona. Baxter Ethel Schaefer William Grant Donald. Dlaczego zdejmą ich z oczu maski? Po to, aby każdy człowiek mógł zobaczyć gilotynę i zmienić swoje zdanie. Oni chcą, abyś przyjęła znamie za wszelką cenę. Musisz przyjąć Jezusa. Jeżeli przyjmiesz znamie, tylko przedłużysz swoje życie o kilka miesięcy, a potem przyjdzie czas, kiedy będziesz chciała umrzeć i nie będziesz mogła. Ja chcę, więc uczyń to. Patty, what happened next as far as Jerry and Diane were concerned? Co się stało potem z Jerry i z Dianą? Ja mówiłam cały czas sobie, że to był tylko sen. A chociaż pomimo tego, że się wiele z tego snu wypełniło. Okej. Hargens, Raymond, imiona, czyta. Quincy, Alice.
Czy ty chcesz powiedzieć mi, że ty nie wierzysz w to, że to Jerry był odpowiedzialny za to, że tutaj jesteś? Nie wiem, nie myślę. Gdybyśmy tylko wiedzieli, co jest po drugiej stronie tej drzwi. Czy ona nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi? Jak ktokolwiek może to zrobić? Ona nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobiła. Ja myślę, że chyba przyjmę Jezusa. Chwała Panu. Patty, whatever happened to Reverend Turner? Co się stało z tym kaznodzieją Reverend Turner? Moje dziecko nie jadło przez 3 dni. Jest chore. Twoje dziecko nie chce jeść, czy nie jadło? Ja myślę, że jest chora. Ona nie chce jeść niczego. Pokaż mi twoją identyfikację. Your right hand, please. Twoją prawą rękę, proszę. That trick, young woman, ta sztuczka, młoda kobieta, jest używana tutaj 50 razy w ciągu dnia. Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko miało jedzenie, musisz przyjąć swoją identyfikację. Nie mogę. Ja nie mogę przyjąć znamienia. Moje dziecko umiera. Słuchaj, ja nie ustanawiam przepisów, ja tylko ich przestrzegam. Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko miało jedzenie, musisz otrzymać swoją identyfikację. Inaczej idź. W przeciwnym razie idź. Ja rozumiem, że macie ciężki czas po podjęciu decyzji. Skąd byś ty to wiedział? To jest ten medyk w szpitalu. On wszystko wie o nas. Niektórzy wasi przyjaciele zależy im na waszej przyszłości. Posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia. Lindy. I don't want to be here.
Please, I don't want to be here. Please help me. Patty, we don't want you to be here either. My sister just threw her life away for a god that doesn't even exist. Life is real, Patty. Can't you see? The guillotine is real. Please take the mark. Patty, please. Take the mark. Please. Patty Jo Myers, do you wish to renounce your faith in your God and receive your identification either on your right hand or in your forehead as set forth by Brother Christopher in Article 17A? If so, answer I do, and you will be returned to your rightful place in society. Oh.